Tak jest. Cześć. Jeszcze raz z wyścigu witam Was. Jest ze mną Darek Baranowski i Marek Kulas. Bardzo miło jest nam. Cześć. To są zwycięzcy Tour de Pologne, ze mną tutaj stoją, a dzisiaj z nami jechali na wyścigu. Słuchajcie, ja chciałbym im przede wszystkim podziękować. Wiecie za co? Za kulturę. Oni mają taką kulturę jazdy. Potrafią wyczuć, czy ktoś jedzie za nimi, czy nie. I bezpiecznie jeżdżą. I za to Wam dziękuję. Co byście mogli powiedzieć kolarzom, którzy dopiero zaczynają, którzy startują w wyścigu, czy chcą startować po raz pierwszy? No ja bym powiedział, jeździcie z nami i patrzcie, jak my jeździmy. Tak. Nie hamujemy bez powodu, górny chwyt, no chyba, że trzeba. Darek, wiadomo, technicznie tak dzisiaj obserwowałem, jeździ super. No starałem się jechać za Darkiem, bezpieczne koło, tak. Nie rantował na 3 cm przy krawędzi, także zostawiał miejsce. Nie wiem, czy wiedział, czy ja tam jadę, czy nie. W każdym razie kultura. No ale okazało się, że wiadomo, trzykrotny zwycięstwo Tour de Pologne, tak młodszy jest. Trochę, bardziej utytułowany, większe siły i tak dalej, no i zostawił mnie przed 5 do mety i musiałem niestety rzeźbić sam. No gdybym wiedział, to bym poczekał, no ale no, najważniejsze, bo tak. Ścigamy się tu w zasadzie po to, aby bezpiecznie przejechać taki wyścig i nie ma co za wszelką cenę gdzieś tam koła wciskać, gdzie nie ma miejsca. Właśnie starać się jechać bezpiecznie, nie bokiem, no bo nieraz asfalt ma jakieś wyrwę z boku i niełatwo o trakcję, upadek. Także no, na takich wyścigach przede wszystkim bezpieczeństwo. Tak. No, rywalizacja owszem też, bo po to tutaj jesteśmy, bo to jest adrenalina. Tak, także nie same bezpieczeństwo, ale oprócz tej rywalizacji sportowej też zwrócić uwagę na bezpieczeństwo dokładnie, bo to jest bardzo ważne. I to co Marek mówisz, tak. Nie? Bezpieczeństwo przede wszystkim. Rywalizujemy, ale w bezpieczny sposób, bo co z tego, żeby na przykład ktoś wygra, ale spowoduje kraksę i jego kolega będzie gdzieś tam leżał na krawędzi. No nie o to chodzi. Tak. Słuchajcie, startowało z nami dzisiaj 150 kolarzy, z tego podejrzewam, że 40-50 po raz pierwszy w wyścigu startowało w ogóle i jechało z takimi sławami, jak tutaj stoją koło mnie. Zapraszam na wyścigi, przychodźcie, przyjeżdżajcie, nie przejmujcie się, że pierwszy raz startujecie. Nie, no bo to właśnie na takich wyścigach nie startujemy po to, aby wygrywać. Nasza forma moja też, no rzadko, nie ma już tyle czasu na treningi, sporadyczne wyjazdy na rower, aby się przejechać, a wyścig po to, żeby fajnie spędzić czas, fajnie się pościgać, troszkę tej adrenalinki, troszkę tej rywalizacji, ale nie chodzi tylko o zwycięstwo. Chodzi o to, by wystartować, przejechać, dobrze się bawić. No ta magia kolarstwa nas wzywa. Także czy ta forma jest duża, czy mała, no nie bójmy się, każdy swoją grupkę znajdzie i to o to chodzi. A też każdy wyścig jest inny. Dzisiaj mocno wiało, więc wyścig był szybki, trzeba było jechać technicznie. Za tydzień wyścig Darek robi w Wałbrzychu, będzie górzysty, tam trzeba wykazać się trochę innymi zdolnościami, a za 3 tygodnie u nas cyklokartuzy. Kartuzy. Na Kaszubach zapraszamy. Też będzie ciężko. No fajnie, że właśnie tych wyścigów takich amatorskich jest bardzo dużo. 400 osób dzisiaj startowało. Bo jeszcze kilka lat temu nie było takich imprez, a teraz jednak jest dużo imprez dla amatorów, dla takich początkujących, no dla każdego. I to jest bardzo fajne, że właśnie nie tylko dla zawodowców, dla kolarzy, ale właśnie dla nas są teraz te. Tak jest. Jak my się ścigaliśmy, to w zasadzie... To nie było. Jeździłem do 40, mówię, skończę się ścigać i nie będę miał gdzie startować. I ja też kiedyś mówiłem do 50, teraz przesunąłem granicę do 60, jeszcze kolarstwo amatorskie do 60. Do 60. I już żonie powiedziałem, zabierz mi rower, jak skończę 60 lat. Żadnych wyścigów. Ale czy nie wiem, czy zauważyliście, że to była kategoria 70 lat i było. Podium zapełnione. Ale co? Ale umawiamy się. Nie mam takiej aspiracji. Nie chcę nikomu nie umawiamy się. Po 60. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Będziemy się spotykać po 60 właśnie, no może z pucharkiem szampana i to wszystko. O. Nie, rowerek trzeba. Panowie, jeszcze raz dziękuję bardzo. Super, dzięki, super było z wami jechać. Cześć. Pozdrawiamy. Hej.